dobre, przyjemne dla siebie golemy. Tylko nie wiem, czy to było takie dobre, Michale, bo zobacz, i bo oczywiście początek tej wymiany świetny. I pamiętajmy, pasywka Gangplanka już dwa razy zaaplikowana na oponenta. No tylko teraz obrażenie od Renektona. No, po prostu... no co teraz robi Ibo? Też jest bez teleportacji, czy zostanie na tej linii? Na pewno zobacz, zrobi Matisław, wstawia trinkety, no bo muszą widzieć, czy nie przyjdzie double aim i będą próbowali to na dwa razy zrobić. No do trzech razy sztuka, zabijcie tego kaligatora, krokodyla, tego kogokolwiek, no nie! No nie! Nie, 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 nie! O rany! Od Parisa. Elektrocute, no wszystko docięte jak w zegarku, no gdyby to kick... Bo... Oj, szatan jest bez flasha i nie trafił Q w standard. O nie! Matisław? No nie, co się dzieje, chłopaki! Matisław, no jeden na trzech tu nie podąży. Double aim idzie do przodu, wie, że ma tutaj wsparcie swoich kolegów. Nawet Hungry z flashem, latarnią! No Syndra nie ma tutaj many, prawda? Rumble tutaj po prostu nie zginie. Trochę zamieszania, trochę autoataków. Matisław uratuje. Co się dzieje na topie, co się na midzie palone flasze, przeciwny supporter umuje. Ale hej, może chociaż ty kerniesz, bo Hungry Panda zaraz naje się własnego mięcha! I Banani to stąd nie ucieknie. Eko, no właśnie, Eko, on nie pozwala tutaj podejść zawodnikom kick, ale słodkie zabójstwo dwóch na dwóch. Wracamy chłopaki, wracamy, tym bardziej, że Eko sam się wystawia, sam się podaje na taty i Szlatan jest tu po asystę. No nieźle, no nieźle, no... A w pewien sposób... jesteś obiektywny. Dokładnie to sugeruję. W tym meczu? W tym i przez całe U-Masters. Nie kibicujesz dobremu widowisku, które zapewni Wheel of Gaming, na przykład Paris GRE, takim ultimatem, taką kombinacją umiejętności. Rodzynek chciał. No właśnie, powiedzieć. Debiutant w LoLu. Zobacz, to jest teleportacja, to jest tylko Syndra. Oj nie, double DP! Szybko, szybko i poratuj bota, bo póki style w tarapatach. Nieźle się broni, ale no ile możesz ustać na 3-0 już Renektona. No equalizer całkiem niezły, to będzie nawet shutdown zgarnięty z top lanera. Ale wymiana jeden za dwóch i może być jeszcze gorzej, bo Szlatan. Kolejne ataki w jego stronę, a Syndra ma ulti i ona nie musi nawet nimi celować. Matisław ratuje się flashem, double aim goni, troszeczkę samodzielnie, ale Hungry Panda mu pomoże. Sadzonka nie będzie jak użyć po, tak naprawdę po bożemu i z Bogiem to spotka się Matisław. Ale tego Renektona nie złapie. Oj. Dajcie powtórkę, już nie wiem, chyba wolę po raz drugi przeżywać tamto niż oglądać to na nowo. Jeden za jednego. No właśnie, jeden za... ...sytuacji i tak nie będziesz mógł nic z tym zrobić. To będą takie puste zabójstwa, gdzie rywale poczekają 30 sekund, przegrupują się, znowu jesteś w tarapatach. Ale... mówiąc o tarapatach... A propos. Ale to było szybkie. I ładne. Trzeba przez... W 27 minucie, jak sprawdzimy złoto, to powiecie, wcale nie jest tak źle. Także, kochana produkcja, widzimy się za 7 minut znowu. Mówiąc o ultimate'ach, które używasz na jedną osobę, a i tak nie zabijając jej... No o właśnie... nie, no to by była katastrofa, gdyby Paris tu nie zginął. O matko. O i nadchodzi odpowiedź, Grecy rzucają się i nie będzie póki Styla w tym teamfajcie i nie będzie też paru ich kolegów. Jego kolegów, widzimy, że naszą... Czy King w ogóle wyciągnie jakiekolwiek wnioski z tej gry, bo to jest ciekawe. Czy na przykład, się da w ogóle coś wyciągnąć? Na przykład teraz twierdzą, że okej, teraz już bierzemy pełne skalowanie, bo kompozycje nie wychodzą? Ty patrz, kombekujemy. Skrakowanie było smoka. Myślę, że to się uda, tak. Rybka z krokodyla, aligatora? Jeżeli pytasz mnie o mecz, myślę, że to się uda, ponieważ Icebreaker ma jeszcze swój błysk, ale Szlatan... No, sprytnie. Chodzić. Zaraz Wheel of Gaming już z duszą smoka górskiego. Będzie podchodzić pod ledwo trzymającą się wieżę na środku. Ow. Okej. Okay. Ow. Szlatan tutaj zginie. Gargoyle go nie uratuje, wierzcie mi. No i Eko OP, no co można powiedzieć? Eko OP, trzeba banować. Zdrowy trzeba banować. 100% win rate'u na EU-Master. Eko nowy... A jest kogo autoatakować. Eko podejdzie, Renekton podejdzie. No i teraz zobaczymy, kto do kogo podejdzie. O! Ach, ten hak od Hungry'ego Pandy! Ciągle mu siedzi! Raxo nie przeżyje mimo Aftershocka! Ten teamfight nie wygląda dobrze. I tak chłopacy bardziej chcą uciekać niż gonić. No! I parę innych rzeczy, których nie będziemy tu wymieniać, nad nimi się pochylać. Hungry Panda jest naprawdę głodny, bo te haki trafia niezłe i zobaczcie, to kombo siadło, jest Jarvan, jest Rumble, ale czego nie ma? Obrażeń. Sypią się zawodnicy z Polski i to jest mecz, który po prostu, o którym zapominasz. Mówisz, było, nie było, nie ma znaczenia, wykpiwasz to. Diabli to wzięli. Go next. I już teraz, po takim meczu chciałbyś powiedzieć...